Cześć, witam Cię w drugim odcinku podcastu Medycyna Integracyjna i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, czy od chipsów boli bark. Dzisiejszy odcinek zacząłbym od stwierdzenia, że praca fizjoterapeutów w XXI wieku jest znacznie trudniejsza niż mogłaby być jeszcze 200, 300, 500 lat temu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że obecnie nasza Dieta i nasze nawyki żywieniowe wyglądają zupełnie inaczej niż wyglądały kiedyś. I nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tym, że my w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy coraz grubsi, jemy coraz więcej, bo nie jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia kalorii, które codziennie przyjmujemy, ale też kwestia tego, że jakościowo jedzenie jest zupełnie inne niż było kiedyś. I tutaj według różnych podań możemy stwierdzić, że to co jemy jest znacznie bardziej wyjałowione z wartości odżywczych. Wiemy też, że po prostu coraz częściej sięgamy po produkty mocno przetworzone. No, i niestety teraz, żeby zrobić dobre zakupy, no to niestety trzeba mieć już tą um, wiedzę o żywieniu na takim przynajmniej dobrym poziomie. No, chciałbym tutaj generalnie bronić wszystkich, że, że nie jest tak źle, um, że mamy tyle zdrowej. I fajnej żywności w sklepach, no ale niestety, no nawet jeśli ona jest i może leży na półkach, to jednak stojąc często w markecie przy Kasie widzę, co ląduje na, na taśmie, że po prostu jest, jest tutaj kiepsko. Kupujemy strasznie dużo gotowych produktów. Takich tylko do, do odsmarzenia, do wrzucenia do mikrofalówki, żeby było jak najszybciej. No i niestety bardzo negatywnie odbija się to właśnie zarówno na, na masie ciała, jak i na całokształcie naszego zdrowia. Ale okej, okay, ktoś tutaj mógłby powiedzieć, no tak, ale to jest sprawa, która dotyczy raczej dietetyka, a nie fizjoterapeuty. Co jedno z drugim ma w ogóle wspólnego? No okazuje się, że bardzo dużo. I też nim dłużej interesuje się tematem żywienia, tym bardziej widzę, że strasznie dużo problemów, które pacjenci zgłaszają w gabinecie, ma bezpośrednio swoją przyczynę w tym, co jedzą. I może to być oczywiście nadwaga. To może być otłuszczenie narządów wewnętrznych, bo tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że ta druga kwestia dotycząca samych narządów wewnętrznych, niekoniecznie musi występować u osób, które są otyłe. Często można spotkać osoby, które są generalnie szczupłe i mają prawidłową masę ciała, a jednocześnie ich narządy wewnętrzne mogą być pokryte całkiem grubą taką poduszeczką z tłuszczu i jest to dosyć groźna sytuacja. Przy której należałoby zgłosić się do lekarza. Ok, jak samodzielnie najłatwiej sprawdzić, czy taka otyłość brzuszna i otłuszczenie narządów wewnętrznych dotyczy nas? To jest bardzo proste, można to zrobić przy pomocy centymetra krawieckiego. Jeśli obwód w talii u pań mieści się w przedziale 80-80, 7 cm, albo u panów to będzie 90 do 94. Najprawdopodobniej jest to związane z nadwagą. Jeśli te wartości są większe, to jest to już klasyfikowane jako otyłość. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że poza jakby tylko kwestią tego, czy, czy nam się to podoba mniej bądź bardziej. Jednocześnie będzie to wpływało na znacznie większe ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych, czyli chociażby cukrzycy. No i niestety bardzo, bardzo mocno statystycznie skraca długość naszego życia. Ok, ale co to ma wspólnego z naszym tytułowym bólem barku i chipsami? Więc mamy w naszym organizmie takie zjawisko, które nazywa się odruchem trzewno-somatycznym i oznacza to ni mniej, ni więcej jak tylko to, że nasze narządy wewnętrzne i nasz układ mięśniowo-szkieletowy ma to samo unerwienie i że istnieją w naszym rdzeniu kręgowym i w naszym mózgu takie powiedzmy wspólne elementy dla obu tych układów. I teraz, jeśli nasza wątroba jest unerwiona z tego samego poziomu, co część naszego odcinka piersiowego kręgosłupa i nasz odcinek szyjny kręgosłupa i bark, a wiemy, że tak jest, to przy długotrwałym problemie z wątrobą, który może być um, trudny na początku do. Takiego samodzielnego wykrycia może od razu to przełożyć się na problem z barkiem, chociażby właśnie przez, przez ten wspomniany odruch, a nie tylko. O tym zaraz jeszcze troszeczkę powiem. ok ale dlaczego nie czujemy, że boli nas wątroba? W momencie, kiedy już byśmy coś takiego odczuwali, że kuje nas pod prawym łukiem żebrowym. To oznacza, że stanowczo powinniśmy bardzo szybko odwiedzić lekarza i zrobić komplet badań krwi, żeby sprawdzić, czy nie jest to jakaś naprawdę bardzo poważna choroba, taka jak na przykład WZW albo marskość wątroby, albo czy nasze otłuszczenie narządów wewnętrznych nie sięgnęło jakichś absurdalnych poziomów, dlatego że wątroba sama w sobie nie jest unerwiona. Przez nocyceptory, czyli takie receptory, które zbierają informacje o bólu, właściwie o, o uszkodzeniu, i powiedzmy, ten ból jest wynikiem interpretacji sygnałów płynących właśnie z narządów wewnętrznych. Więc w momencie, kiedy wątroba rozrosłaby się na tyle dużo, żeby zacząć uciskać taką łącznotkankową torebkę. Która ją otacza, czyli torebkę glisona, to dopiero wtedy byśmy zaczęli odczuwać tutaj ból. I to się oczywiście zdarza, ale sytuacja jest wtedy najprawdopodobniej dosyć poważna. Znacznie wcześniej zaczniemy odczuwać najprawdopodobniej właśnie problemy z barkiem po stronie prawej. Tutaj oczywiście mogą pojawić się też inne symptomy, tak jak przewlekłe zmęczenie, problemy z trawieniem tłuszczy. Więc pogorszenie się symptomów, często właśnie tych bólowych, albo nawet zwiększenie tego zmęczenia. W momencie, kiedy dzień wcześniej na kolację zjedliśmy troszeczkę więcej tłuszczu, mogą się pojawić problemy z wypróżnianiem. Więc pojawia się cała masa innych czynników, których też w ogóle nie powinniśmy ignorować. Cała sytuacja nie musi konkretnie dotyczyć barku, dlatego że. Inne narządy wewnętrzne też będą połączone w ten sam sposób, za pomocą właśnie tego, tego łuku odruchowego, z innymi elementami naszego ciała. Tutaj konkretnie mam na myśli nasz układ mięśniowo-szkieletowy. Tak samo, a problemy z żołądkiem albo ze śledzioną mogą nam dawać dolegliwości bólowe i ograniczenie ruchomości w barku po stronie lewej. Bardzo często problemy z jelitem cienkim albo jelitem grubym będą rzutowały na nasz odcinek lędźwiowy kręgosłupa, na obszar miednicy. No i problemy z nerkami czy całym układem moczowo-płciowym również często objawia się w postaci bólu czy właśnie ograniczenia w samej miednicy i kolanach. Tutaj taka sama sytuacja może dotyczyć migreny. Bardzo dużo osób, które cierpią na ten bardzo silny ból głowy, powinny zwrócić uwagę na to, że to, co jemy, też ma ogromny wpływ na właśnie taką dolegliwość. Bardzo często wiąże się to z nietolerancją. Pewnych grup produktów, także najczęściej są to ryby, grzyby, winogrona, sery pleśniowe, także przede wszystkim na, na takie produkty te osoby powinny uważać. to i Oczywiście też niestety czekolada czy, czy czerwone wino, mogą być takimi czynnikami zapalnymi i z tego, co też zaobserwowałem i. Właściwie zaobserwowały osoby, które cierpią na migrenę. Oczywiście nie wszystkie, ale, ale część z nich. Taka dieta mocno redukcyjna, czyli ograniczająca właśnie spożycie takich pokarmów, sprawia, że takie bóle albo się nie pojawiają, albo jeśli się pojawiają, to są dużo, dużo mniej nasilone. Dlaczego to, co jemy, jest tutaj takie ważne? I co z tego możesz takiego wyciągnąć dla siebie? Przede wszystkim, jeśli czujesz takie symptomy, jak właśnie bóle, które pojawiają się i znikają w chociażby właśnie barkach, kolanach, miednicy, wzdłuż kręgosłupa i które niekoniecznie mają jakby silną zależność od, od tego, że tu się gdzieś tam więcej przepracowałeś albo z kolei się ruszałeś, czy ruszałaś troszeczkę Mniej, tylko jednego dnia są bardziej nasilone, później potrafią na jakiś czas się wycofać, bo później znowu uderzyć. To jest dosyć duża szansa na to, że taki ból jest właśnie związany z naszymi nawykami żywieniowymi i z tym, co po prostu jedliśmy kilka godzin wcześniej albo i dzień, dzień wcześniej. Poza tym, jeśli widzisz u siebie takie symptomy jak na przykład ciągłe zmęczenie, brak energii gdzieś tam z rana, jeśli czujesz też problemy z koncentracją, z trawieniem, pojawiają się u ciebie czasami bóle brzucha albo właśnie migreny, to to jest na pewno bardzo dobry krok, żeby przemyśleć to, co jesz, to, co ląduje na Twoim talerzu. Dlatego, że często wydaje nam się, że żywimy się nieźle, ale z drugiej strony ciągle pozwalamy sobie na całkiem spore odskocznie od naszego nawet takiego, powiedzmy, dobrego żywienia. Więc jeśli twoja dieta, na przykład, wygląda tak, że od poniedziałku do piątku trzymasz, powiedzmy, takie dobre nawyki, no ale z kolei co piątek, sobotę pozwalasz sobie na dużo niezdrowego jedzenia na jakąś większą ilość alkoholu, no to tutaj już nie można powiedzieć o tym, że, że to jest dobry nawyk także musisz przede wszystkim mocno słuchać się swojego ciała i nie lekceważyć symptomów, które się pojawiają i coś takiego mogę powiedzieć, że przeżyłem właściwie sam, bo kilka lat temu byłem po prostu przekonany o tym, że że pewnie jestem przepracowany że może to chwilowy taki spadek formy że właściwie się nie wysypiam że nie mam na nic siły nawet chciałem się troszeczkę zacząć ruszać, ale pomyślałem, że to chyba nie jest dobry moment, bo po prostu nie mam, nie mam już na to energii i teraz patrząc na to z perspektywy czasu, no to moje odżywianie było nawet nie powiem, że złe, tylko, tylko fatalne. I tutaj też nawet nie chodzi o to, że nie możemy sobie pozwolić na coś niezdrowego od czasu do czasu, z tym, że to naprawdę musi być sporadycznie. Jeśli nasze żywienie na co dzień to są produkty wysoko przetworzone, bogate w tłuszcze transgeniczne, w cukier. Czyli właściwie wszystkie takie gotowce, które bierzemy z półki sklepowej, żeby je tylko odgrzać i zjeść, i dorzucamy sobie gdzieś tam codziennie jakiegoś batonika do, do kawy. No to niestety, ale nie jest to dla nas nic zdrowego. Więc co możesz zrobić w momencie, kiedy no wiesz już, że, że tutaj Twoje żywienie kuleje? W sytuacji, kiedy zupełnie nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, to dobrze byłoby faktycznie odwiedzić dietetyka, który nauczy cię tego, jak, jak powinieneś się żywić. Prawdopodobnie na jakiś czas rozpisze ci taką rozsądną, dopasowaną do ciebie dietę, której. Pewnie przez jakiś czas będziesz się musiał dosyć dobrze trzymać do, do czasu, kiedy jakby pewne, pewne elementy tego, czego się dowiedziałeś, staną się taką oczywistością i, i wręcz nawykiem. Albo w momencie, kiedy no, teoretycznie dobrze się odżywiasz i myślisz, że tutaj powinno być wszystko w porządku, ale. Czujesz jakieś symptomy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli takie właśnie ciągłe zmęczenie, albo jakieś bóle odcinka lędziowego, czy piersiowego, czasami właśnie szyjnego bóle głowy, to dobrym pomysłem będzie sprawdzenie, jakich grup produktów, albo jakich pojedynczych produktów raczej nie powinieneś spożywać, żeby poczuć się znacznie lepiej. Dlatego, że z jakichś powodów Twój organizm może nie tolerować niektórych rzeczy. I teraz bardzo dużo się mówi chociażby o nietolerancji glutenu czy, czy nietolerancji laktozy. Więc to mogą być przykłady produktów, których, których może nie powinieneś spożywać, ale to oczywiście mogą być zupełnie inne rzeczy. Więc co możesz zrobić? Możesz zrobić testy genetyczne. Żeby, żeby sprawdzić, których grup produktów nie powinieneś spożywać. My akurat u siebie w gabinecie stosujemy testy kinezjologiczne. To jest dosyć prosty rodzaj badania, w którym upewniamy się jakby na bieżąco, które produkty wpływają neutralnie albo pozytywnie na twój organizm, a które na jakiś czas powinieneś wykreślić ze swojej listy produktów. No, właśnie, i to mogą być produkty, które na co dzień wydaje się, że są zdrowe, bo faktycznie mogą to być jakieś warzywa, albo owoce, albo nawet kasze. Najczęściej to są rzeczy, których jemy po prostu bardzo, bardzo dużo. W momencie, kiedy ta dieta jest mało urozmaicona, to nasz organizm może zacząć reagować negatywnie na pewne grupy produktów. Także dobra informacja też jest taka, że nawet jeśli to jest coś, co bardzo lubisz, to najprawdopodobniej po zrobieniu sobie od nich jakiejś rozsądnej przerwy na kilka tygodni, a czasami kilka miesięcy, i po połączeniu takiego ograniczenia z odpowiednią taką terapią. Często te produkty można z powrotem do swojej diety włączyć. I tutaj akurat obserwuję też to, że nasi pacjenci, którzy poddają się takiemu ograniczeniu oczywiście gdzieś tam z, z włączeniem rotacji takich produktów czyli zastępowaniem ich innym składnikiem pokarmowym, który będzie miał podobne właściwości zdrowotne więc tutaj to nie jest tak, że można komuś zabronić jedzenia w ogóle warzyw, bo to byłoby oczywiście nierozsądne, ale zamiany tych działających niekorzystnie na inne, które będą właśnie dla zdrowia pozytywne bądź, bądź obojętne, obserwują, że ich dolegliwości bólowe, właśnie czy to gdzieś tam barków, czy, czy kolan, miednicy, czy kręgosłupa, bardzo, bardzo szybko się zmniejszają i często w ogóle w ogóle znikają. I generalnie jest tak, że nim gorszy jest nasz ogólnie stan zdrowia, to takich produktów, których nie powinniśmy spożywać, które, których jakby teraz nie tolerujemy, jest więcej. I oczywiście odwrotnie, nim lepszy jest nasz ogólny stan zdrowia, tym więcej produktów możemy do swojej diety śmiało włączać. I dlatego warto na to spojrzeć tak całościowo, że zarówno nasze samopoczucie takie fizyczne, czyli chociażby ból barku, może być związany ze stanem naszej wątroby czy żołądka, ale też nakładają się na to zupełnie inne czynniki. Tutaj, jeśli nie słuchałeś pierwszego odcinka podcastu to zachęcam cię do tego, żebyś jeszcze tą zaległość nadrobił. Tam mówiliśmy troszeczkę więcej o problemach psychosomatycznych. One oczywiście też mają bardzo duży wpływ i jakby swoje odbicie w różnych nietolerancjach pokarmowych i odwrotnie. Dlatego jeśli zauważasz, że czujesz się po prostu źle na, na różnych płaszczyznach, to często właśnie wyeliminowanie tych produktów, które ci definitywnie na dany moment szkodzą, od razu odbiją się też na tym, że poczujesz się lepiej, zarówno w tej sferze fizycznej, jak i mentalnej. Także na przykład, jeśli coś trenujesz, jesteś sportowcem i widzisz, że masz zahamowany, jakby tutaj zupełnie progres albo pracujesz dużo umysłowo i widzisz, że gdzieś tam zaczyna troszeczkę szwankować i pamięć czy koncentracja. No to zarówno jedna, jak i druga sytuacja może mieć swoją przyczynę w tym, co jesz. I tak naprawdę nim szybciej zdasz sobie sprawę z tego, że w twoim jedzeniu jest coś nie tak, w twoich nawykach. No to tak naprawdę tym, tym lepiej dla Ciebie. Im szybciej to zmienisz, tym szybciej wrócisz do lepszego samopoczucia i do zdrowia. Także na dzisiaj to już wszystko z tego, co dla Ciebie przygotowałem. W następnym odcinku powiem Wam troszeczkę więcej o tym, czy bieganie jest zdrowe. Także do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.